Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku przygotuję dla Was specjalnie śledzie na stół wigilijny. Będą one z pomidorami, z cebulką duszoną i gorczycą. A na wykonanie tej sałatki potrzebujemy dosłownie 15 minut. A więc zaczynamy. Zacznę od pokrojenia cebuli. Przetroję ją na pół. Jeszcze raz na pół. I takie 3 mm paseczki. Dokładny przepis na podanie znajdziecie w opisie filmu. Pokroiłem około pół kilo cebuli. Na tą ilość potrzebuję około 800 gramów śledzia. Teraz cebulę przełożę do garnka. Najlepiej, żeby garnek był zimny. Wlewam 50 ml oleju, 3 gramy soli, 30 gramów gorczycy, 4 liście laurowe. I teraz odpalamy. I będę smażył na małym ogniu, tak żeby ją lekko poddusić. Cebulkę duszę około 2 minuty, po czym wsypuję cukier i duszę kolejne 2 minuty. Cebulka jest idealnie zeszklona. Ważne, aby jej nie dusić za długo, ona musi nadal pozostać chrupiąca. Teraz mogę dodać ocet, 50 ml octu wlewam i będę go gotował tak długo, żeby cały odparował, czyli pewnie jakieś 2 minutki kolejne. I potem dodaję pieprz. Ocet mi odparował, teraz dodaję 80 g koncentratu pomidorowego. I potrzebuję go lekko przesmażyć. Koncentrat idealnie przesmażony. Teraz wlewam 50 ml wody i zagotowuję. Jak zagotuję, to przełożę to do takiego naczynia, aby szybko ostudzić. Chodzi o to, żeby nam się cebula nie rozgotowała. Po przełożeniu odkładamy w chłodne miejsce. Jeżeli to jest zima, to można na zewnątrz wynieść. Jeżeli nie, to do lodówki proszę włożyć. Ja to jeszcze tak rozklepię na pasko, wtedy jeszcze szybciej to stygnie. Cebula stygnie, to najwyższa pora pokroić śledzie. Będę je kroił takie cienkie paski, około centymetrowe po skosie. Śledzi przed krojeniem nie moczyłem. Chodzi o to, żeby zachować ich naturalny smak, a nie wypłukany wodą. Tutaj mam około 800 gram śledzi. Są to oryginalne śledzie Matthias, bardzo kremowe. Mięsko bardzo jędrne. Moją sałatkę śledziową poukładam warstwami. Zacznę od cebulki. Będą 3 warstwy cebuli, więc potrzebuję podzielić cebulę na 3 części. I 2 warstwy śledzia. Na dole uklepuję paską. Teraz połowa śledzi. Muszę je wyrównać. Tak mniej więcej, nie musi być bardzo dokładnie. Warto je troszkę uklepać, żeby wycisnąć niepotrzebne powietrze. Kolejna część cebuli. Rozgarnuję porówno każde miejsce. Zostawię sobie kilka kawałeczków na dekorację. I reszta śledzia ląduje w misce. Rozrównuję. Uklepuję. I teraz reszta cebuli. I
i gotowe. Teraz należy to schłodzić całą noc, dopiero na drugi dzień jeść, wtedy się to idealnie przegryzie. Śledzie w moim wykonaniu są idealne, są słodko-kwaśne, nie są za słone, także polecam Wam zrobić w domu. Sałatka petarda. Jest to moja ulubiona sałatka z okresu świątecznego. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, zostawcie subskrypcję i zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów.